Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Młodej oraz Nowej Lewicy z okazji Międzynarodowego Dnia Seksu, podczas którego chcemy łamać ten temat tabu w polskiej polityce, czyli temat właśnie seksu i edukacji seksualnej. My jako Młoda Lewica przygotowaliśmy raport. Raport o polskiej edukacji seksualnej, o tym, jak ona w zasadzie nie istnieje i o tym, jak ona powinna funkcjonować w państwie XXI wieku. Naszym priorytetowym postulatem jest wprowadzenie w końcu do polskiej edukacji, obowiązkowej edukacji seksualnej, nie takiej dzielonej na chłopców i dziewczynki, nie takiej, która trwa 14 godzin i jest prowadzona przez księdza bądź katechetę, bądź na przykład nauczyciela WOS-u, który dorabia sobie godziny, tylko przez wykwalifikowane osoby, które skończą odpowiednie do tego kursy i które będą wiedziały, jak przekazać rzetelną wiedzę młodzieży. Edukację seksualną, która jest ogromnie potrzebna, ponieważ, proszę Państwa, żyjemy w czasach, w których młodzież o seksualności, o seksie, który, przypominam, że może uprawiać już od 15 roku życia, więc to nie jest tak, jak mówi minister Czarnek, że na seks przyjdzie czas, a wy teraz się uczcie, odpowiadając na propozycję wprowadzenia edukacji seksualnej, tylko to jest coś, co młodzież robi tutaj i teraz i musi robić to bezpiecznie. Bo to nie jest tak, że jak przestaniemy o tym mówić, że jak przestaniemy o tym edukować, to młodzież po prostu nie będzie tego robiła. Nie, robi to, tylko że teraz edukuje się z filmów pornograficznych i z internetu, w którym jest przekazywana wiedza, która no zdecydowanie nie jest wiedzą zdrową, nie jest wiedzą dobrą i nie jest wiedzą rzetelną. Dlatego my wychodzimy z naszą akcją, wychodzimy zarówno z naszym raportem o edukacji seksualnej, ale również z akcją, którą będziemy dzisiaj przeprowadzać zarówno na ulicach Grudziądza i ulicach Torunia, czyli rozdawaniu właśnie broszur o bezpiecznym seksie, o świadomej zgodzie, o chorobach przenoszonych drogą płciową, ale również będziemy rozdawać mieszkańcom i mieszkankom Grudziądza i Torunia darmowe prezerwatywy. Tak, aby przełamywać ten temat tabu, tak, aby rozmawiać z ludźmi i zachęcać ich do uprawiania bezpiecznego seksu. Edukacja seksualna, która obecnie jest w szkołach, niestety tego nie uczy. Edukacja seksualna, która, tak jak już wspomniałem, jest dzielona na chłopców i dziewczynki. Chłopiec uczy się seksualności chłopców, dziewczynka uczy się seksualności dziewczynek i później dochodzi do takich sytuacji, że gdy przychodzi do pierwszej miesiączki dziewczynki w szkole, to chłopcy po prostu się z niej śmieją, bo nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, nie są tego nauczeni. My również na WDŻ-tach, ponieważ tak obecnie nazywa się ten przedmiot, czyli wychowanie do życia w rodzinie, które de facto nie jest ani wychowaniem do życia, ani nie jest wychowaniem do życia w rodzinie. Ponieważ uczymy się tam tak przestarzałych rzeczy, jak to, że prezerwatywy nie są dobrą metodą antykoncepcji, że no w sumie jakby nie potrzeba ich używać, uczymy się metody kalendarzyka, czy w końcu uczymy się tego, że homoseksualność co prawda występuje, ale nie jest czymś naturalnym i raczej nie powinno się w tą stronę dążyć. To jest to, czego uczymy się obecnie na zajęciach, które mają nas wychować w jakimś minimum seksualności, w jakimś minimum do życia seksualnego. Tylko niestety tak nie jest. I właśnie dlatego wychodzimy z naszymi inicjatywami i dlatego chcemy przełamać w końcu ten temat tabu, który, nie oszukujmy się, ale zwłaszcza na tej lokalnej scenie politycznej, po prostu nie funkcjonuje, bo czy jest niewygodny, czy po prostu jest czymś, o czym się nie chce mówić. Ja dziękuję i jestem otwarty na pytania. Ja mam jedno. Gdzie jest ten raport i co z nim teraz? Tak, ten raport był przez nas stworzony 8 marca, czyli na Dzień Kobiet. Jest dostępny na naszej stronie Młodej Lewicy. Ja mogę również podesłać go na Państwa maile redakcyjne. Ten raport trafił zarówno do polityków, polityczek, całej opozycji, no i również oczywiście PiS-u, tylko no wiadomo, że PiS niestety nie jest zainteresowany tym, aby mimo hasła wyborczego, czyli Bezpieczna Polska, nie jest zainteresowany tym, aby te dzieci, ta młodzież była rzeczywiście w tej Polsce bezpieczna, wiedziała, czym jest dotyk,
i jak zabezpieczyć się chociażby w trakcie stosunku seksualnego. A opozycja jest zainteresowana? Bo trafił i co? I coś się z nim dalej stało, czy nie? Tak, ten raport jest wykorzystywany, jak zresztą nam jest przekazywany również na przykład przez polityków i polityczki lewicy w trakcie przygotowywania się czy do jakichś debat odnośnie edukacji seksualnej i tak dalej, i tak dalej. No, edukacja seksualna jest akurat czymś, o czym szeroko mówi opozycja i tutaj myślę, że nie musimy na szczęście ich do tego przekonywać. To, co możemy zrobić jako Młoda Lewica, jako stowarzyszenie, to zabezpieczenie ich w kwestie merytoryczne, takie jakie są właśnie w tym raporcie, który ma 20 stron. Zwłaszcza przy okazji tego, że pod obrady Sejmu trafiło Lex Czarnek 3, które niestety przez ten Sejm przeszło. I teraz ogromnie ważne jest to, aby jak najbardziej działać w stosunku do tego, aby prezydent Andrzej Duda tę ustawę zawetował. Na szczęście dwie ostatnie ustawy zawetował, więc mamy nadzieję, że również i ta będzie przez niego niezaakceptowana, tak aby polska szkoła była przede wszystkim ochroniona przed ministrem Czarnkiem, który, tak jak już wspomniałem, zamiast chcieć uczyć edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, to liczy na to, że zajmiemy się nauką, nie będziemy uprawiać seksu, mimo że prawo uprawnia nas do tego od 15 roku życia. I w zasadzie myśląc, że bagatelizując ten temat, po prostu młodzież nie będzie ani tego robić, ani nie będzie uczyć się tak naprawdę z internetu. Rozumiem, że wasza opinia na temat Lex Czarnek 3 jest taka jak na temat poprzednich projektów, tak? Które tak, prezydent zawetował. Tak, jak najbardziej. Lex Czarnek 3 jest przede wszystkim próbą już całkowitego wyrzucenia z polskiej edukacji, edukacji seksualnej. Tak jak zresztą mówi minister Czarnek, który mówi o tym, że musimy w końcu wyrzucić seksualizację dzieci ze szkół. Gdzie jest ta seksualizacja dzieci? Minister Czarnek, który odnosi się w tym wszystkim między innymi do Poznania, który akurat prowadzi edukację antydyskryminacyjną, odnosi się do tego, do potrzebnych zajęć antydyskryminacyjnych, zajęć z edukacji seksualnej, które są dzieciom i młodzieży po prostu potrzebne, które chronią dzieci i młodzież przed złym dotykiem, które chronią przed homofobią czy przed innymi zachowaniami, które musimy z polskich szkół jak najbardziej wyrzucać i jak najbardziej im zapobiegać. To minister Czarnek widzi w tym wszystkim zagrożenie w takiej edukacji i niestety próbuje już ostateczną drogą, czyli po prostu zakazem, to wszystko wyrzucić.